dla kanału Total Sport. Chciałam wam przedstawić sylwetkę kolejnego rywala Francuzów. Zacznę od tego, jak Francja spisywała się dotychczas. Dla mnie osobiście Francja na dzień dzisiejszy jest lekką porażką, ponieważ wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy presja, jaka wiąże się z grajnym czasem Europy u siebie, troszkę wiąże im nogi. Tak mi się zresztą wydaje. Co mogę powiedzieć szczególnie o meczu z Albańczykami, tak? Mecz z Albańczykami dla Francuzów no, nie ułożył się jak najlepiej. Mimo wszystko, że Albańczycy są drużyną no, zdecydowanie gorszą, to pokazali się z bardzo dobrej strony. No, widać było, że do ostatnich, jakby to powiedzieć, minut ważyły się losy tego meczu i ja osobiście bardzo mocno płakałam po tym meczu, bo bardzo chciałam, żeby Albańczycy, mimo tego, że przegrali i że byli słabszą drużyną, po prostu ten mecz zremisowali, bo dla nich byłby to naprawdę historyczny wyczyn. Jeżeli chodzi o mecz Szwajcaria-Francja, oczywiście faworytem jest Francja, to wiadomo, ale jak wiadomo, dopóki piłka wrze, wszystko jest możliwe. Dlatego tutaj nie powiem od razu, że Francja ten mecz wygra. Wiem, że Szwajcarzy nie są tą drużyną, natomiast no, na poziom Francji troszeczkę odstają. Co tu dużo jeszcze powiedzieć? Powiem wam tak. Ja, jak widać, kibicuję Polsce, więc za Francję mogę być tylko i wyłącznie dlatego, że tam gram i na co dzień mieszkam. Natomiast życzę im jak najlepiej. Życzę im jak najlepiej. Mam nadzieję, że ten mecz będzie dla nich udany. No i życzę im też wygrania Euro, tak? Chociaż mimo wszystko, ja wiadomo, serducho jest flaga biało-czerwona, więc mam nadzieję, że my też zajdziemy bardzo daleko. Kochani, serdecznie was pozdrawiam z pięknego Lublina. Za nami brama krakowska, serce Lubelszczyzny. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia.